W swoim jeszcze dość krótkim życiu poznałem bardzo wiele strategii. Age of Empires, Heroesy, Age of Wonders, Anetful, Warhammer. Bardzo, bardzo, bardzo sporo tego się zebrało. Mimo woli, ale jednak niektóre były fajniejszymi produkcjami, niektóre próbowały nieudolnie udawać co po niektóre. Natomiast Warlords Battlecry jest dziwne, ale zarazem wyjątkowe, ale cholernie wolne. Zaraz wszystko wam wyjaśnię. Zapraszam was do recenzji Warlords Battlecry 2. Oczywiście w polskiej wersji językowej. Zarówno jeżeli chodzi o napisy, jak i dubbing. Tak, wiem. Ta gra ma dubbing. Ale nie jest on jednak zaletą. Warlords Battlecry 2 powstało w 2002 roku. Jest to strategia połączona z RPG-iem. Coś na zasadzie Spellforce, tylko że w o wiele biedniejszej wersji. Tak samo jak w Spellforce, tak i w Warlords Battlecry możemy wyposażyć naszego bohatera w wszelkiej maści bronie, artefakty, zbroje, dzięki czemu staje się on o wiele silniejszy. I tak samo jak w Spellforce, oprócz zarządzania własnym bohaterem, musimy dbać o ekonomię i rozwój naszego miasta. Ale w tym wypadku Warlords Battlecry ma z tym bardzo dużą wadę. Pomimo tego, że nawet gra wydaje się szybka, ale niestety nie możemy tego powiedzieć o rozwoju budynków. Samo budowanie jest ok, tylko chodzi o to po prostu, żeby zdobyć jakiekolwiek jednostki. To jest, jak dla mnie, troszeczkę zbyt wolne. Sama gra bardzo przypomina Warcrafta drugiego, z czego, jeżeli dobrze pamiętam, samo budowanie było ok i nie było aż tak wolne, tylko że mi po prostu się wydaje, że twórcy Warlordsów chcieli po prostu zbalansować pomiędzy wzmacnianiem bohatera a rozbudową miasta. Niestety, wedle mojej opinii, za dobrze im to jednak nie wyszło. W samej grze występuje naprawdę dużo tych ras. Mamy na przykład człowieka. Mamy krasnale, mamy nieumarłych, barbarzyńców, minotaury, orków, wysokie elfy, leśne elfy, mroczne elfy, istoty lasu, mroczne krasnale. Kurde, aż mi się Neverwinter przypomniał. Nie, ale tak poważnie. No i oczywiście demony. Ależ mi niespodzianka. Tylko nie chcę być dla tej gry niemiły bądź nieuprzejmy, ale sama muzyka w pewnych momentach przypomina mi Heroes 4. Ale chwila, moment! Wedle tego, co ja tutaj mam napisane, Heroes of Might and Magic 4 powstało w 2002, ale 29 marca miała swoją premierę. Polska wersja miała 10 kwietnia premierę, ale mniejsza. Patrzymy na pierwszą. Ale Warlords Battlecry miało swoją premierę w 2002 roku 12 marca. Chwila. Skoro tak, to w takim razie kto od kogo ściągnął ścieżkę dźwiękową w pewnym momencie? Czyżby New Computer Gaming jeszcze za czasów, kiedy istniał, sam kradł? Mniejsza o większość, bo w zasadzie trochę zbaczamy z tematu. Więc tak, wracając do Warlords Battlecry. Mamy do dyspozycji cztery zasoby. Mamy minerały, metal, złoto, no i oczywiście liczbę jednostek, które też możemy wyprodukować. Tutaj mamy akurat dość specyficzny sposób pozyskiwania zasobów. I w tej grze praktycznie wszystko możemy zniszczyć bądź zabić. Mamy tutaj też do wykonania niektóre questy, tylko że one nie są rozgrywane w trybie turowym, dlatego też mamy ograniczony czas na wykonanie danego zadania. Jeżeli jednak uda nam się je wykonać, dostaniemy nagrodę na przykład w postaci jednostek, bohaterów, bądź też surowców,
albo innych błogosławieństw czy innych bajerów. Pomimo tego, że ras jest dość sporo i sama cała kraina, w której rozgrywa się Warlords Battle Cry, nazywa się Eteria. Coś mi to mówi. Nie wiem w którym kościele, ale gdzieś mi dzwoni. Tak czy siak, niech was nie zwiedzie ta różnorodność, jeżeli chodzi o rasy. Tutaj niestety w tej grze są tylko po to, aby zapełnić tę pustkę, jaka pozostała według mnie i gameplayu, które widzicie. Tylko że no, ja w to troszeczkę grać nie umiałem, ale nauczyłem się już troszeczkę mechanik. Chodzi mi po prostu o to, że tutaj mamy braki, jeżeli chodzi o różnorodność, o specyficzne mechaniki, co po niektórych ras. One są w zasadzie tylko po to, ta cała różnorodność rasowa, żeby zapełnić właśnie tę pustkę po braku mechaniki. Gameplay jest dość też niezbalansowany, ponieważ większość jednostek po prostu według mnie nie są do końca zrobione tak, jak być powinno. Na przykład ten król Minotaurów bodajże jest zrobione tak, żeby praktycznie przeczepić całą armię, ale za to on pada bardzo szybko od wieżyczek. Co jeszcze w sumie można byłoby powiedzieć? Rozrywka niby jest szybka i praktycznie wszystko możemy tutaj zniszczyć. Kopalnie, pracownie alchemiczne, czy też po prostu plac wydobywczy, kamieni i tak dalej, kamieniołomy. Wszystko praktycznie tutaj jest do zniszczenia, tylko pozostaje jeden maciupki, według mnie, problemik. Czary. Czary tutaj są dość dziwne, ponieważ zdobywamy je randomowo. Każda z ras może być tylko daną klasą postaci. I, co jest najważniejsze, tutaj człowiek, pieprzona łysa małpa, za przeproszeniem, ma dostęp do praktycznie każdej klasy, gdzie żadna inna rasa takiej szansy w ogóle nie ma. Mogą być tylko poszczególnymi. Natomiast człowiek może być praktycznie każdym. Kapłanem, łotrem, wojownikiem, magiem. Albo paladynem. Kurwa. Kto to wymyślił? Na samym początku rozgrywki mamy do dyspozycji tak zwane punkty armii, dzięki czemu możemy już na samym początku rozdysponowywać swoją bazę. Ponieważ bez jakiegokolwiek niewolnika, pracownika czy inżyniera, oprócz bohatera, nikt inny nie potrafi stawiać budynków. Tak, tutaj bohaterowie mogą tworzyć twierdze. Samo przejmowanie też niektórych surowców, zresztą niektórych wszystkich surowców, odbywa się dokładnie tak samo. Czyli musicie najpierw postawić twierdzę, nie tylko miejsca, gdzie znajdują się złoża, a dopiero potem będziecie mogli zacząć produkcję złota, metalu i tak dalej, aby wasza mieścina, wasza baza czy fort mogły się po prostu rozrastać razem z waszą armią. Jak mówiłem wcześniej, stawienie budynków jest trochę czasochłonne, ale to akurat jest normalne wśród wszystkich strategii czasu rzeczywistego. Tylko że tutaj w tym wypadku, jak mówiłem, to jest troszeczkę zbyt wolne i zasady są jakby troszeczkę też bardziej skomplikowane dla początkujących graczy, więc w sumie, jakby to powiedzieć, dla ludzi, którzy nigdy w strategię nie grali, też będzie to troszeczkę trudne do opanowania. Jednak myślę, że po samouczku jakieś podstawowe zasady gry powinniście opanować, ale nawet po nim będziecie mieli cholernie trudno. No i jeszcze optymalizacja. Pomimo tego, że jest zainstalowany tutaj patch, dzięki któremu mogę go uruchomić na Windowsie 10, to tak czy siak na rozdzielczości 1600x1280 wszystko się wykrzacza. Więc niestety, moi drodzy kochani, możecie sobie darować wgranie w tę grę w jeszcze wyższej rozdzielczości. Tutaj niestety będzie musiał wam starczyć jakość HD, ponieważ niestety tylko wtedy gra wam się uruchomi i podczas ładowania nie wywali was do pulpitu. Kolejnym minusem jest to, że podczas takiej rozgrywki nie można w ogóle wyjść do pulpitu. Nie można w ogóle wyjść z gry. Uwierzcie mi. Próbowałem. Wszystkimi możliwymi kombinacjami. Jak na razie, jak ja znalazłem ten jedyny sposób, to tylko Ctrl, Alt i Delete. Czyli kombinacja, dzięki której wchodzicie do menedżera zadań
i zamykacie proces z grą. Wiem, że ta gra i tak jest dość stara, ale co nie zmienia faktu, że przecież dzięki temu patchowi powinno być lepiej i fakt jest, ale twórcy, jak widać, kurde, nie pomyśleli tymi swoimi szarymi komóreczkami, aby na przykład, jeżeli ktoś chce iść na obiad, albo nagle ktoś do ciebie zadzwoni, żebyś mógł sobie na spokojnie tę grę wyłączyć, pojechać sobie gdzieś, albo gdzieś pójść, ponieważ są rzeczy ważne i ważniejsze, ale nie. Twórcy byli leniwymi mędami, za przeproszeniem, i nie zrobili z tym kompletnie nic. I jeszcze śmiem twierdzić, że to New Computer Gaming zabrał im soundtrack z samego początku gry. Bo jak możecie też słyszeć, w samych Heroesach 4 w niektórym momencie możemy usłyszeć taki sam soundtrack. Więc mam bardzo duże wątpliwości co do tych obydwu produkcji. Więc tak, czy polecałbym Warlords Battlecry? Jeżeli lubicie wkurzający dubbing tak jak tutaj, ponieważ za każdym razem, kiedy naciskamy na ziemię, żeby nasz bohater czy jednostka się poruszyła, i według mnie te kwestie są beznadziejnie zapętlone, co definitywnie mnie wkurza niemiłosiernie. I mam ochotę wziąć tego Pegaza, żeby temu barbarzyńcy walnąć tak kopytem w mordę, żeby w końcu się zamknął. Ale pomimo tego gra jest dość przyjazna. Sam interfejs też jest okej. I tak trzeba by było jednak się troszeczkę tego nauczyć, ale w sumie po krótkim samouczku podstawowe rzeczy będziecie wiedzieć. Bardziej zaawansowane taktyki, jak i jednostki będziecie mogli w sumie poznać też podczas potyczek, ponieważ podczas randomowych potyczek komputerem możecie sobie po prostu ustawić punkty armii, dzięki czemu będziecie mogli zobaczyć wszystkie te najbardziej podstawowe jednostki, dzięki którym będziecie mogli walczyć z innymi graczami bądź komputerem. Oczywiście tutaj multiplayer jest dostępny i z tego co słyszałem jest jak najbardziej żywy. Także jeżeli będziecie głodni dalszych informacji, to postaram się dać linka do Warlords Battlecry 2, jeżeli chodzi o Discorda. Więc z tej strony to by było na tyle. Sama gra jest nawet okej. Tylko mechaniki są troszeczkę toporne, jak i optymalizacja. Niestety, ale jednak będziecie musieli bardziej sobie pograć w HD. W sumie to akurat jest stara gra, to nie ma akurat co się dziwić. Tylko też pozostaje jeden maciupki problem, czyli nie możecie po prostu z tej gry wyjść. Nie ma w ogóle żadnej możliwości, aby wejść do menu, ani nie macie w ogóle możliwości z poziomu gry, aby wyjść sobie do pulpitu, jeżeli chcecie zrobić sobie obiad, albo musicie coś jeszcze zrobić w domku, albo wam się przypomniało, że dziewczyna do was dzwoni, a zapomnieliście na przykład też o waszej rocznicy. Mam nadzieję, że recenzja Warlords Battlecry 2 wam się spodobała. Zostawię link w opisie, abyście mogli w sumie pobrać i polską wersję tej gry, plus będzie tam też dołączony link do Discorda razem z tą grą, więc jeżeli byście byli zainteresowani multiplayerem, serdecznie wszystkich was tutaj zapraszam. Mam nadzieję, że wam się podobało, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę komentarza i zapraszam też na naszego Discorda oraz na grupę na Facebooku. Mam nadzieję, że przy tej grze też będziecie się dobrze bawić tak samo jak przy Age of Empires, przy Heroesach albo innych cywilizacjach. Także z duchem! Ale bicepsy ma.